Halo, cześć, siemanko, witajcie z tej strony Wilku. Dzisiaj jesteśmy na mapie Wilcza Weź. Jest z nami River. Witam bardzo wszystkich serdecznie. On gdzieś tam łazi z tyłu. O, kombaj wyjeżdża. No jest z nami pan Stachu. Stachu sobie siedzi na ławce. Dobra, jest to nowa seria. Będzie na Boże, jak to jeździ. Będzie na jednym gospodarstwie. Będziemy sobie grać tak wspólnie. Ej, weź ten rzepak tutaj skoś. Ja ci bramę otworzę, sobie wcofniesz, okej? Okay? Rzepak skoś, bo rzepak trzeba wywieźć. Używa rzepak. Najpierw trzeba pszenicę, bo słomy nie mamy przecież. W dupę ze słomą i tak jeszcze jest tam trochę w stodole. Chociaż motowidła podnieś. I nasieczkę pewnie będzie miał. O, na słomę udało mu się. Dobra, no to jest to nowa seria. Będziemy sobie tutaj pykać na jednym gospie. Chciałem wam przedstawić maszynki, ale no będziecie poznawać sukcesywnie wraz z odcinkami, więc nie ma co. Co to za słowa? W ogóle wyraz? Jakieś sukcesywnie? Tak. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, sukcesywnie to chyba źle tu ten otworzę. Otwieramy drzwi. Dobra, wsiadam. Ja tu ogólnie za pracownika robię, a ten chyba tutaj ten szyb w ogóle chyba nie opryskał mi. Dobra, jedziemy sobie. Ogółem to ja miałem ten kosić na pierwszym odcinku rzepak, ale okej, okay, to ja sobie wezmę. W odcinku się nigdy nie kosi, pamiętaj. No to ja sobie Najgorsze co może być koszenie. Nie, zazwyczaj jak zaczynam serię, to od koszenia. Którą ci tu przyczepę dać? Dam ci tą dużą przyczepę, bo na tą małą autosankę będziemy sobie sypać rzepak, więc. To ja sobie wezmę kosiarkę i pojadę kosić tam łąkę. O, wiem, którą łąkę sobie. Nie będę prasował, bo to musi odleżeć. Dobra, spokojnie, denerwuj się. Wezmę sobie MTZ-a i pojadę tutaj. Nie MTZ, a tam już MTZ-em chcesz jechać kosić. Ty byś widział tą kosiarkę, w ogóle nie wiem co tu się stało, że tej trawy na tej miedzy nie ma. Błoto jak skurwysyn. Tyk, stawiam ją tutaj tobie. Idę sobie po MTZ-cika. Dostanę się tutaj do tej kosiarki, będzie ciężko. 60 trzeba przehechłać i podpiąć zgrabiarkę. To ty będziesz wszystkie prace dzisiaj wykonywał? Tak, każdą maszynę muszę przynajmniej raz podpiąć. Uj, ale słabe hamulce w tej 60. Czy plandekę da się założyć na tą przyczepę w razie by padało? No to wciągnie się do stodoły. Bo jak zacznie padać, to ojen. Dobra. Zamknę tutaj te drzwi, otworzę te. Otworzę te, zamknę te. Gra chyba nie rozumie. No spoko, mówię. Bizon to będzie tu taki. Weźmę coś innego. Kurwo ty. Przedłuży ten kombajn, ale. Trochę no. Na te pola, a w następnym sezonie będzie większa mapa, więc nie ma co. MTZ trochę brudny. Jak będą dobre wyświetlenia, to Wilk będzie przerabiał mapę. Owszem, zgadzam się z tym. Kiedyś ją tutaj. No zobaczymy. Tutaj mamy trochę. Bez. Taka, wiecie, jakby tak powiedzieć. No nie behapowa kosiarka, bo. Kurwa. Bo nie ma ona plandeki, ale cicho. Stać nas na szyby w MTZ-cie, są tanie, więc nie ma co. Będziesz się, co tam, pszenicę kosisz, co nie? Pszenicę, tak. To weźmiesz dzisiaj, jeszcze polecisz i tam na polanie jest pszenica. I chyba tutaj z tyłu też jest pszenica, co nie? No. Dobra. Opuszczamy kosiareczkę. Dasz mi się przejechać jeden przejazd. Żeby nie było, że tylko. Polanie później skoszę, to mi pokażę gdzie, bo ja tam nie orientuję się w tych okolicach.
Uj, uj, uj. Daj błoto, dobre jest. Jak nie działa? Mi nie działa. To nie wiem, co się stało. Mi działa i to dobrze. No bo kombo jest tam. Błoto jemu nie straszne. No nie wiem, to na razie to na 600 mam. No z takiego pola to nie jest źle. Objechałem dwa razy dookoła. No, to dobrze sypie. Mi się podoba. Boże, jaki ten unorany MTZ jest. Ja pierdolę. Ten tam kusi. Czekajcie, Gdzieś co to indziej jest? kusisz. Nie, co to jest? Co? Błotniki czy co? Ten w Mołk. kostkę, to ten. Ty w kostkę będziemy prasować, nie? Tutaj. Chyba cię porypało, kostki nie dodałem. Gdzie taką dużą balikę O! prasować? Ej, ale on ma bajer. Można sobie tamże dużo kopci ustawić. Podoba mi się. Dużo kopci, o wasz. Dobra, ale O, tutaj jakie błoto jest, człowieku. Ja pierdolę. Ej, ja chyba holu nie dodałem. Family friendly, wiem, ale. mówię jak najładniej, a nie. Nie nauczyli cię? Uczyli, ale ja zawsze taki oporny, toporny na naukę byłem. Można mówić kurwa tylko, a nie. Kurwa Damian, a nie tam jakieś wykleństwa. Później uczysz nieładnie mówić. Później wchodzą tacy hejterzy i hejtują cię, wyzywają. Tyk do góry. A ty się dziwisz, skąd oni? No ja nie mam hejterów. A tak dziwnie właśnie. Abyś chciał takich mieć? No spoko by było, śmiesznie. Już ludzie wiecie, co robić w komentarzach. Let's go hate. JW, JW. Joderio. Fajnie. Dobra. O, zaczęło działać błoto, coś się stało. Żeby nie było, skoszę bez mijaka, bo będzie gadał później łajs. Dyskówka kosi do tyłu, XD. To jest farming, wilku, a nie co ty? Sobie, oj, się trochę przygięła. W ogóle. Farminga nigdy nie grałeś. Ej, no pierwszy raz odpaliłem tą grę. W ogóle cud, że umiem jeździć. Tylko przecież Fortnite'a grasz. O. Ten Fortnite i Fortnite. I CS jeszcze było. CS i Fortnite. Teraz dopiero pierwszy raz nauczyć Ja bym mówić. się drzwi zbugowały. Ty, a to trawę to na siano kiszonkę czy na co? No, na siano kiszonkę ją sobie weźmiemy. Ty na siano? Na siano kiszonkę. O, cyk. Idę tam tobie foto strzelić. Ja już skończyłem. O to sobie się tu ustaw tak ładnie. Przy Ja tym tu nie słupie będę czy tego coś. kosić. Albo jak będziesz sypał. Jak będziesz sypał, to ci fotę strzelę. Potem mi strzelisz, będziesz miał do miniaturki. No. No dlaczego ty chcesz kłamać ludzi, że nie kosiłeś? Ja kosiłem w tym, a ty nie kosiłeś. Dlaczego chcesz Tak kłamać? prosto się ustaw i opuść header. Opuść header Dobra, i opuść motowidła. niech ci będzie. Z opuszczonym jedziemy. To wilku każe. Pan robi. Dobra, cyk. Ja mogę kosić dalej. Co tam zgrabiać trzeba, czy jak tam? No to później, najwyżej w następnym odcinku sobie będziesz zgrabiał, czy coś. No, za nudne będzie w następnym odcinku na tym samym polu. No ale to ty będziesz Tak się zgrabiał. robi. No tak, ale ty widzieli u ciebie. No to ja teraz zacznę zgrabiać. Aha, dobra, bo to będzie następny odcinek u ciebie.
najwyżej w następnym odcinku nie wiem, co będziesz robił. Ja ci skonoszę jedną łąkę poza odcinkami. Dobra, I. kostkę czy coś sprasujemy, to tren. Ale nie wrzuciłem kostki do modów. Szkoda, o Boże. Nie będę dodawał, bo nie będę się pierdolił z kostką. Którędy ty jechałeś tu? Bokiem tu jakoś? Jak bokiem? Tu na tą Miedzą łąkę? jechałeś? Jaką miedzą? Miedzą. Tu nie Jak mam. było rzepaku? No pomiędzy tym nie dodawałem tam drogi, bo mówię, zrobię taką trawiastą tą. Nawet spoko to wtedy wyszło. Nic, latamy sobie dookoła. W ogóle ile odcinka jest? 10 minut. Nieźle. O, tu błoto jest. Ja pierdolę. Co tam to zaraz będziesz kończył? No, zostanie mi ten duży kawałek. Ja to już na dużym zgrobią. Pojebało cię, że ja tam 2 razy dookoła przejechałem. Ile się Jak tam tak, to zjechało? kosi do tyłu. Nie wiem, do 10. Tak czwórką, jak jeździsz 60. A ja jeżdżę za turem. Bez tura. Fajna to nawet 60. No, taki żynk trochę, ale jest okej. Ta zgrabiarka trochę słabo zgrabia. Okay. Nie umiesz zgrabiać. Dużo Czekaj, zostawia. tu będę ci musiał jeszcze przejechać dookoła chyba. Albo? Dobra, już Nie, starczy, już nie jedzie. starczy. To se zobacz, jak ona zgrabia. To powinna dokładnie, jak rzuca, to rzucaj dokładnie, a nie. No jak się popierdala 30 na godzinę, no to tak jest. Tak, 39 jeszcze. Wcześniej No. 8 jeździłem. Urwa, nie do kasza. Co za... Dobra, jadyma. Ile już tam odcineczka masz? Ponad 10 minut, teraz będzie może z 12, coś takiego. Dwa dookoła i trzeci odrzucasz. Tak to będzie chyba najbardziej optymalnie. Nie no, weźcie, nie zgrabiać. Ta zgrabiarka ja wolę, mogę sobie kupić podstawową. Weź mi kup normalną zupełnie. Nie, bo będzie za duża. To weź tym se zgrabia, jak tym się nie da zgrabiać. Spokojnie. Widać te rwo, Przejadę jeszcze że jedno się kółko i rwą, tyle. nie widać. Jadę drugi raz, a prawie nic nie zgrabiłem. Zaraz się tam do ciebie przejdę. Dyskówka to możemy sobie mykać 20 na godzinę. A 20, zaraz 30 ty. No zgrabiasz dobrze, o co ci chodzi? 20 jedziesz. No drugi raz już jadę, a zobacz, główną zgrabiłem. No, ty byś od razu chciał całą łąkę na dwóch przejazdach. Nie, no ale od brzegu powinno lepiej to zgrabiać, a nie tak drypanie. No bo tingo trawa jest. No i zobacz, jadę i zobacz. Jak ona zobaczy, jak... chodź przyjdą mnie teraz. Zobacz, jak ona szeroko to zostawia. No bo tingo trawa jest. No to ja będę jeździł i zgrabiał, spokojnie. To chcesz się zamienić, to masz. Chwila, skończę to. I ty pojedziesz na następną łąkę. Tu jest taka następna? Tu jeszcze tutaj w tej części mapy to są ile? W tej części mapy nie ma wielku ogólnie. Jest tamta oddzielona tym przejazdem takim błotnistym. Ta V2? Nie V2 deklu. A, dobra, Ale tam. kombaj to byś chociaż sprowadził. Na co Mówiłem, to żeby kombaj? zostawić tam. Nie kazałem ci zostawić. Mówiłeś, że tam zdjęcie chciałeś sobie pierdyknąć. No to zdjęcie zrobiłem sekundo. Uno sekundo. Dopiero za trzecim przejazdem zaczyna się robić jakiś normalny wałek. Aj tam, aj tam. Jeszcze mam chyba dwa kółka, znaczy jedno kółko i do od zewnątrz obsiekę.
i będę zgrabiał. Tak marudzisz, że. Kampania buraczana też tu będzie? No zobaczymy, chyba tak. Bo dwa pola z burakami są. Europa się weźmie. No. Wynajmie. Będziemy musieli pół drzewna wsi wyciąć, żeby tutaj mógł nawrócić. Zrobię ci fajną miniaturkę. I cyk. Ajajaj, tutaj trochę przyhaczyłem, ale tego nikt nie widział. Gdzie przyhaczyłeś? Drzewo? Nie. A widziałem, drzewo przyhaczyłeś. Wydało się, wydało się. Kogoś do końca i koniec tego, a nie. Już i tak długi odcinek jak na pierwszy, to... Pierwszy z Baszkowa miał z 25 minut. Jaki próg lajkowy jest na ten dzisiejszy odcinek? Nie wiem, z 20 to będzie dobrze. Jak 20 łapek będzie, to kolejny odcinek Wilka. Jak nie będzie, to nie. No, tak będzie. Poczekaj, tu jeszcze ten kąt przy kosze. Dobra. Sobie w błocie fajnie stanę, żeby zakończyć odcinek. Bo ile go wyszło? Odcinka mam 16 minut, no. No to będzie... Halo? O, czyżby connection lost? Ale zdarza się. Bywa i tak. Więc no, odcinek będę musiał zakończyć sam, bo nie ma co go ciągnąć. Komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie, tak. Plus minus 20 łapeczek. I lecimy z kolejnym u mnie na kanale. Cześć. Cześć.